Chcę Państwu powiedzieć parę zdań o tym, jak powstało nowe odznaczenie honorowe Ziemi Mieleckiej, którą Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej nazwał pieczęcią zasług obywatelskich i dodatkiem łacińskiego odpowiednika Sigillum Meriti Civilis. Uznaliśmy bowiem, że miasto Mielec zasługuje na takie odznaczenie obywatelskie dla ludzi wybitnie zasłużonych dla mieleckiej ziemi, dla naszej małej ojczyzny. Postanowiliśmy, że co roku, w miesiącu listopadzie, w miesiącu odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę, przyznawać będziemy jedno oznaczenie wraz, to będzie medal, wraz za statuetką jednej osobie nieżyjącej, która położyła olbrzymie zasługi dla tej ziemi, a jeden medal wraz ze statuetką przyznawać będziemy co roku jednej osobie żyjącej o wybitnych osiągnięciach dla naszej mieleckiej ziemi. Chcę Państwu powiedzieć, że wręczenie tych pięknych medali i statuetek poprzedzone zostało w bieżącym roku szeregiem działań towarzystwa, z którego najważniejsze to cykl spotkań edukacyjnych poświęconych wybitnym postaciom naszej ziemi. Było ich tych spotkań 11, a wykładowcami byli uznani nie tylko w środowisku mieleckim, pedagodzy, dydaktycy. Są oni obecni na dzisiejszej uroczystości. Drugim istotnym działaniem towarzystwa w ramach tego dużego, wielokierunkowego zadania społecznego dotowanego przez rząd Rzeczypospolitej poprzez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich były inicjatywy społeczne. Wzięło w nich udział 17 podmiotów, były to szkoły, organizacje pozarządowe, fundacje. 5 z nich oceniono zostały jako najlepsze, pozyskało od Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej odpowiednie fundusze po to, aby mogli realizować swoje szlachetne inicjatywy. Przedstawiciele zwycięskich beneficjentów tych funduszy są także razem z nami na dzisiejszej uroczystości. Wreszcie trzecim kluczowym elementem realizowanego projektu to zgłaszanie kandydatur do medalu Pieczęć Zasług Obywatelskich Sigillum Meriti Civilis. Do kapituły wpłynęło zgodnie z regulaminem odznaczenia 15 zgłoszeń kandydatur do tego honorowego, prestiżowego odznaczenia. 8 spośród osób nieżyjących i 7 spośród osób żyjących. Kapituła, na której miałem zaszczyt przewodniczyć z przedstawicielami pana prezydenta i z przedstawicielami pana starosty, na swoim posiedzeniu w dniu 27 października tego roku w sposób zgodny z regulaminem nagradzania w oparciu o wyniki głosowania przeprowadzanego w trybie tajnym tym szlachetnym odznaczeniem postanowiła uhonorować w jego pierwszej edycji, tegorocznej edycji spośród osób nieżyjących błogosławionego księdza Romana Sitkę, a spośród osób żyjących pana Janusza Chodorowskiego. Prosty. Dlatego, że każda ze zgłoszonych postaci niewątpliwie zasłużyła na to szlachetne odznaczenie. Co jednak dodać, że wszyscy nominowani, którzy nie otrzymali tego odznaczenia w pierwszej edycji, mają jednak szansę otrzymać je w kolejnych edycjach. Niech to odznaczenie, które za chwilę wręczę laureatom pierwszej inauguracyjnej edycji, będzie integratorem wszystkich mieszkańców mieleckiej ziemi, a jego laureaci wzorem do naśladowania dla nas wszystkich. Wyrażam słowa podziękowania panu staroście Zbigniewowi Tymule i panu prezydentowi miasta Danielowi Kozdębie za solidarne partnerstwo na rzecz realizacji tego przedsięwzięcia, które na zawsze wpisze się w kalendarz imprez integrujących mieleckie społeczeństwo. Imprez, które przywoływać będzie na pamięć w postaci naszej mieleckiej ziemi. Wybitnie dla niej zasłużony. Składam podziękowanie wszystkim tu obecnym Państwu za to, iż to Waszej obecności tuż przed rozpoczęciem tradycyjnych, niepodległościowo-patriotycznych śpiewanek możemy dokonać aktu wręczenia tego nowo ustanowionego, prestiżowego, obywatelskiego odznaczenia.
patron był obecny w życiu szkoły, w życiu młodzieży i poprzez to wyróżnienie, poprzez przyznanie pieczęci zasług obywatelskich jak najbardziej się to ziściło. Pragniemy również na kwiaty zapewnić, że kapituła uznała dla pana przyznanie tego honorowego oznaczenia jak najbardziej trafnym wyróżnieniem w uznaniu dla pana pracy na rzecz ziemi, rozwoju ziemi mieleckiej. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za tę pracę.